Nadszedł wreszcie czas naszego urlopu. Teraz jak zwykle znoszenie tych wszystkich tobołów. Ale powiem wam, że z roku na rok coraz mniej mamy rzeczy. Albo coraz bardziej wprawieni jesteśmy w wyjazdach. Chlebiego to tam chlebom nie smakuje, takie polskie rzeczy też zabieramy. Dwie walizki i tyle. I pakujemy się powoli. Nie jedziemy już, do celu mamy 1418 km. O, zobaczcie. 1418, prawie 17 godzin. Ile w tym roku nam to zajmie? Zobaczymy, czy będzie to 17 godzin. Czy to 17 godzin, czy 22. Jedziemy na spokojnie, bo rzekomo u celu będziemy od pół 11, a dopiero 12 wchodzimy, także mamy czas. Teoretycznie 4 godziny, ale powiem wam, że coś tam się chyba musiało wydarzyć, bo jechało, tak jak pokazywałem wcześniej, parę jednostek straży pożarnej i teraz stoimy. Tunel jest zrobiony, korytarz życia tak zwany i czekamy, zobaczymy ile to potrwa i co tam się wydarzyło. Mamy do celu jakieś jeszcze chyba 60 km i takie fajne miejsce widokowe, wiatr, z ciekawości będzie słychać. Jest informacja, że tu było kiedyś jezioro, w 28 roku było jezioro. W tej chwili nie ma jeziora, tylko rzeczka płynie i mają tu gdzie uprawy. Może teren szemokrawy jest trochę przez to, ale widoki niesamowite są. A my jeszcze musimy jechać tam dalej i tam dopiero do morza będzie dostęp. Tak to wygląda. Fajnie. Dobra, jedziemy dalej. I ten dźwięk już cykad słychać. O, tam z góry zjeżdżaliśmy takimi dróżkami. Bardzo fajna droga. Morze! Wyjechaliśmy 15 godzin w sumie. Znaczy w sumie 17 godzin, ale 2 godziny mieliśmy przerwę na drzemkę. Jesteśmy na miejscu, zaraz wam pokażę apartament w środku jak wygląda. A zobaczcie jaki mamy widok z jednej strony balkonu. Piękne góry. Tu jest główna ulica, tam jest sklepy. Promenada cała jest tam w dół, zaraz wam pokażę. O, wiatr nie będzie widać. Także tutaj do sklepu, żeby do piekarni czy coś wejść, to będzie bardzo łatwy dostęp. Także tutaj widoki góry, jak ktoś lubi góry, proszę bardzo. Tam jest jakiś zameczek. Ciekawe czy jest tam flaga chorwacka. Ciekawe czy będzie można się tam dostać jakoś. Będę musiał rozkminić ten temat. Jakoś tam dojechać. Z ciekawości. Ale pójdziemy na drugi balkon. Dzisiaj pogoda jest taka strasznie wieczna. O, schowam się. Strasznie wieczna pogoda. No i pochmurna, ale od jutra będzie ładna pogoda. I tak, tu jest kuchnia. Z telewizorem, tak dalej sprzętem. Się rozkładamy akurat. Jak Janusze jak zwykle, ale w tym roku nie aż tak bardzo. Łazienka jak to łazienka. Standard, tak. Byle było czysto. I jest czysto. Także to mi się podoba. Ja w całej kazałości. No i tu mamy sypialnię i mamy jeszcze drugi balkon. Drugi balkon z widokiem na morze. Tam mamy morze. Tam jest cała promenada. Jest. Później wzdłuż morza się idzie. I jest cała promenada. No dobra. Tak to wygląda. Koszty. Ja nie będę mówił o kosztach, bo to jest sprawa indywidualna. Powiem tylko jedno, że ja nie przepłacam. No i zaczęło padać właśnie. Dobra, my się rozpakowujemy i może pójdziemy, a przestanie padać i przejść. Idziemy, zobaczymy, czy to zejście do plaży jest. Młody prowadzi. O, to znowu są te przylepce na te muchy. Jakie masz pazuszki?
będzie pazurki. Uuu, to ciężki podjazd. Tu chyba nie ma wyjścia. Pierwsze umoczenie. Tutaj kiwi nam rosną, o. Pierwszy raz widzę kiwi na drzewie. Nie? Pierwszy raz widzę kiwi. Ja też kiwi, no. Znaczy kiwi na drzewie pierwszy raz widzę. Pierwsze zapoznanie z pierwszym lokalem. Akurat pizza. Ten ty widzę do nas. Tu w granicy. Dobry dan. Lasagne też jest. Lasagne bolognese. I sałatki. No i tutaj napoje. Piwo orzujsko spróbujemy. Wiem jak smakujemy, ale trzeba wziąć tradycyjnie. Jack Daniels.